Witam Was bardzo serdecznie, Szczęczarny, Dowisa, to jest lądowanie kontynuowane z poprzedniego odcinka. Lecimy już nawet o 266, znaczy 6600 stóp. Trudno mi się dzisiaj wysłowić, nie wiem. Może dlatego, że mam chrypę jakąś. A się wziąłem z nie wiadomo skąd. We need more drugs there. Fajny ten ekranik. Podoba mi się. No, już zniknął. Czy jednak nie potrzebował większego? Jednak sam sobie poradził. Teraz pewnie będzie potrzebować, bo zaraz będzie ten approach joystick. A gdzieś już powinien być, bo tu jest speed 220, to tam gdzie jest speed 220, to przed nim będzie approach face. Nawet chyba widzę gdzieś tutaj na tej mapie powinno być ciśnienie. Trzeba wpisać, bo to już jesteśmy dosyć nisko. Ciśnienie mamy 1009, więc wyłączmy to i wpiszmy ręcznie 1009 ciśnienie. We need more drag, sir. Ten samolot mi się podoba, naprawdę. A się z tego względu na tym nie wiedział gadanie, dobra. Nie będzie zaciągnąłem spoilera do połowy. Od ilu ja tu mogę? Jedynka jest przy 230. Wiem, że tutaj to na monitorku się pokazuje, ale jednak czasami się wolę tam spojrzeć. No jeszcze trochę. Jeszcze daj. Speed is not okay for next flaps position. Speed is not okay for next nie, flaps. Nie jest wyjścia, czy nie. Speed checked. Flaps 1. No teraz speed będzie. Is not okay for next flaps position. Ja musiałem coś zrobić, bo inaczej autopilot nie łapie, że już pierwszą zaciągnąłem, nie wiem czemu. Przed 200 mogę drugą zaciągnąć, to co tu widzę, jeszcze sprawdzimy to na karteczce, tak zgadza się. Będzie zakręt w prawo, włączymy stabilizowanie. Ciśnienie 1009. Temperatura aktualna 20 stopni. A, przy 240 łamany na 0,6. Ale informacja tutaj jest podana, że może być zmienny od 170 do 280. 1500 neutralizer. Spoilers full. Spoilers arm. Speed check, flaps 2. Speed check, flaps 3. Spoilers disarm. Spoilers arm. Spoilers armed. Gear down. Gear down. Approach. Analizer działa, zaraz powinniśmy się ustabilizować do tego tu. Gear down, to jest, approach. Approach checklist, briefings, confirm, ECAM status, check, seatbelts, on, Barrow set, 2, 9, 8, 0, decision height,
0-5-0. Engine mode selector. Set normal as where required. Auto brake set. Checklist completed. Mamy na szóstkę, tam go around, altitude set. No właśnie. Jest tam jechać. Landing checklist. Cabin crew advised. Auto throttle mode. Speed. PCAM memo. No blue. Go around altitude. Set. Checklist completed. On the pilot one. My aircraft. Dobra, lecimy na Szczecin. Trochę za wysoko jestem, miałem widzę. 100, 50, 40, 30, 20, recharge. Ground spoilers, nacelle, reverse green. Witamy w Milano. Dobrze, więc pominijmy już fazę kołowania. Może jednak już nie będziemy kołowej, tylko mam wszystkie powtórki, bo pokazuję. Minus 104, jeśli ktoś się pyta o lądowanie. Łączmy to, to bym klapy do góry podnosił, ale nie będziemy tego robić. Zobaczmy sobie powtóreczki po prostu. Zobaczmy sobie powtórkę z zewnątrz, jak wyglądało nasze lądowanie. Trochę bokiem jesteśmy do tego pasu ustawieni, jak widać. Trochę zawiewało czasami od boków. Mamy zróżnicowany wiatr. Tutaj się jakieś tutaj, nie wiem, wyczepy wysunęły, nie wiem czemu.
jeśli chodzi o spoilery, były na Arnie zrobione, więc nie powinno ich tutaj być teraz zepchnięty. No tutaj jest to, że tutaj się jeszcze nie ląduję. Ląduję się dopiero tutaj, o. Normalnie perfekcyjne przyziemienie. O, wery patrzcie, jak ładnie się wysunęły. Jeszcze raz sobie czego też wyczą. Powolnionym tempem. Ej, to wszystko mechanicznie pięknie działa w tych wszystkich samolotach. No to było moje wyrównanie, żeby nie przyziemić za mocno. Myślę, że wszystko tu pięknie ładnie się nagrywa, tak to już było. Ale tam wykonane, rążki ściągnięte. Tylne koła dotykają ziemi i od razu spoilery wychodzą, żeby dociążyć samolot. Ja trochę zbyt gwałtownie to przednie koło tu osadzam zawsze na początku. Nie wiem, że wiecie, było to hamowanie, no niestety tu chciałem zjechać trochę szybciej. Ale się nie wyrobiłem. Zostawiłem te spoilery aerodynamiczne, no tak po prostu, żeby jeszcze może trochę dohamowywały podczas tego. Zanim ja będę używał hamulca. Dobrze, a więc powiem na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. I ja się z wami żegnam i zobaczenia na razie, cześć.